Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Dzisiaj recenzja zestawu z serii Kreator 3 w 1, kosmiczny robot górniczy. Zestaw rzeczywiście bardzo kosmiczny, no ale czego możemy wymagać od kosmicznego robota górniczego? W środku znajdziemy 327 klocków, a katalogowo trzeba będzie zapłacić 109,99 zł, ale na przykład w Alto jest taniej, więc nie trzeba takiej kwoty akurat wydawać. W środku znajdziemy trzy konstrukcje, ale oczywiście możemy wybrać tylko jedną z nich, posiadając jeden zestaw. Mamy tam trzy instrukcje, no i trzy opcje. Albo mamy właśnie tego robota górniczego, albo takiego mecha na nieco przerośniętych nogach, albo też ewentualnie taki pojazd, którym porusza się jakiś kosmita. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to chyba jakaś minifigurka kosmity, no bo to myślę, że byłoby takie idealne dopełnienie, a tutaj mamy bohaterów zbudowanych z klocków w postaci takich kosmitów lub też takiego niewielkiego robocika. No ale myślę, że warto zajrzeć do środka i zapoznać się z tym, co w środku się znalazło. W pudełku znajdziemy cztery nieponumerowane woreczki i trzy instrukcje. No i instrukcje oczywiście podzielone na modele. Tutaj mamy jeden z tych modeli alternatywnych. Ej, gdzieś tutaj zaraz będzie główny. Dobra, tutaj mamy jeszcze tego mecha. On naprawdę wygląda jak jakiś taki kosmiczny struś. No i tutaj mamy tą właściwą instrukcję dla głównego modelu. Co do worków, myślę, że jeśli chodzi o takie całkiem ciekawe elementy. Po pierwsze, myślę, że te oczka mogą być całkiem potrzebne. Tutaj myślę, że też te białe kopuły będą naprawdę fajnym elementem. Tutaj jeszcze jest jedna transparentna, więc rzeczywiście to będzie fajny taki wsad do jakichś takich kosmicznych konstrukcji. No ale myślę, że nie ma co czekać. Idę budować tego robota. Robot złożony, mamy tutaj trzy konstrukcje. Po pierwsze taki niewielki fragment terenu, gdzie możemy znaleźć no, jakieś takie... coś podobnego do kryptonitu, myślę, bo to są takie transparentne, zielone kawałki kamienia albo jakiegoś innego surowca. No i to jest umieszczone po prostu w takiej podstawce i to właściwie tyle. Zakładam, że planetę też zamieszkują tacy jegomości, no bo mamy tutaj gościa, który może troszeczkę kojarzyć się z taką miniaturową wersją jednego z Mikseli. Ewidentnie to by się wpisywało w serię. No i on też jest chyba bardzo żarłoczny, bo zwróćcie uwagę, że robi tak wow, 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 mniej więcej tak to może wszystko sobie pochłaniać. Całkiem fajny patent, ja lubię takie składane stworki i też w Lego Masters na przykład była taka akcja, że planeta zbudowana przez Maćka i Agnieszkę była właśnie zamieszkała przez jakieś takie małe kosmiczne stworki i one naprawdę były urocze. A później planeta eksplodowała i tam też w sumie były jakieś tematy górnicze, więc myślę, że w ogóle tego typu konstrukcja mogłaby się tam znaleźć i byłaby idealnie wpisana w klimat. Co do samego robota, tutaj może przesuniemy te elementy. Robot po pierwsze jest wyposażony w taką tarczę, która no, myślę, że jest dość ostra i rzeczywiście można ciąć tym różnej maści kamienie, surowce i dziwne rzeczy. Tutaj wszystko się rusza, więc jeśli chodzi o ruchliwość tych ramion, jest naprawdę w porządku. Tylko tak nie do końca widzę, że te kopuły zasłaniają te naramienniki. I tutaj mamy trochę takiej pustej przestrzeni, ale w momencie, kiedy, kiedy odrywamy łapę robotowi, no to wtedy nie ma łapy. Dobra, tutaj nie do końca wiem, co się znajduje. Czy to jest jakiś pilot, czy to jest po prostu jakaś bateria, która zasila tego drona? Jeszcze tego nie zweryfikowałem, nie udało nam się porozumieć. Druga ręka no, jest wykończona po prostu taką chwytną dłonią wyposażoną w cztery paluchy. Tutaj, no spoko, to całkiem nawet wygląda. Bardzo ładnie wygląda ta tylna część, bo mamy tutaj jakąś taką nakładkę w formie jakby jetpacka. Tutaj mamy też jakieś takie, nie wiem czy to są reflektory, czy to są jakieś odrzuty. Możemy sobie je tak odchylać choćby w tym miejscu. Tutaj również możemy sobie delikatnie poruszać tymi elementami. No i tutaj też jest taki kosz na surowce, bo zakładam, że po prostu robot najpierw robi tak bziu, 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 docina, chwyta i tutaj przerzuca sobie do tego oto pojemnika i tutaj gromadzi po prostu ten surowiec, który zbiera na planecie. No i co do nóg. Nogi są bardzo stabilne i to jest zdecydowanie duży plus. O, właśnie popsułem ostrość, teraz pewnie będzie widać lepiej. Nogi są bardzo stabilne, są masywne, ale tutaj jeśli chodzi o konstrukcję stóp jest w porządku. Troszeczkę lipa jest taka, że kolana się nie wyginają, wtedy byłoby idealnie, a tak już, o, trzeba go trzymać, żeby się nie wywalił, bo możemy odchylać te stopy w ten sposób, możemy nimi manewrować tak, ale jest pewien taki, powiedziałbym, ograniczony zakres ruchu. I tutaj pod tym kątem na przykład lepiej wypadały te małe mechy z Marvela, bo tam rzeczywiście zakres ruchu był nieco większy.
ale tu i tak nie jest źle. Szczególnie jak na tak mały zestaw, który jeszcze oferuje nam, jakby nie patrzeć, dwie alternatywne wersje konstrukcji, które możemy sobie zrobić. A myślę, że i tak sami też możecie przemodelować sobie tego mecha, zrobić go większego, bardziej mobilnego, bardziej ruchomego i ogólnie rzecz biorąc jest naprawdę spoko. Seria Kreator 3 w 1 to jest po prostu dostawca solidnych zestawów, które potrafią zapewnić frajdę, rozrywkę, no i myślę, że całkiem przyjemną zabawę. Zestaw ten numer 1, ta konstrukcja pierwsza, główna, jest zdecydowanie w porządku. Niekoniecznie może przekonuje mnie ta maszyna, która gdzieś tam się porusza po obcej planecie, ale ten robot na wydłużonych nogach też może być spoko. Oczywiście już wy możecie je sami przetestować. Ja złożyłem tylko tą pierwszą wersję tego zestawu i jak najbardziej jest w porządku. Oczywiście mógłby mieć wyginane kolana, mógłby mieć jakąś minifigurkę kosmity, byłoby idealnie, no ale tutaj... Raczej jest to seria, w której trzeba wygenerować wyobraźni różnej maści wizje i po prostu je przelewać na klocki. I trzymajmy się tego, że tak jest po prostu najwygodniej, a uroczy kosmita zbudowany z klocków też daje radę. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.